Cześć, witam Was w naszej kuchni. Ostatnio coraz częściej zadajecie różne pytania w komentarzach pod filmami, a ja nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć od razu. Ale pomyślałam sobie, że zamiast odpowiadać każdemu z osobna, może lepiej będzie, jeżeli co jakiś czas przygotuję fajne, ciekawe poradniki na dany temat. Będę poruszać różne tematy, oczywiście około kulinarne, ale czasem też chętnie zabiorę Was w plener. Dlatego też te takie poradniki postanowiłam nazwać od kuchni. Będziecie mogli zobaczyć kotleta od kuchni, w kuchni i w ogóle w takich kulinarnych różnych sytuacjach. Będę starała się również odpowiedzieć na Wasze różne kulinarne pytania, których jest naprawdę coraz więcej. Jestem bardzo ciekawa, o czym chcielibyście zobaczyć kolejny poradnik. I tutaj zdaje się bardzo na Wasze potrzeby. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to wymyśliłam, że może zaczniemy od makaronów frazowych, do których mam ogromną słabość. Są zdrowsze. Zaraz powiem dlaczego warto wybrać taki, a nie inny makaron i w ogóle jak podchodzić do rasowych makaronów. Mam nadzieję, że temat Was zaciekawi. Z przyjemnością dowiem się, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych naszych poradnikach od kuchni. Zostawiajcie komentarze, a ja w kolejnych filmach poruszę najciekawsze tematy. W dzisiejszym odcinku Kotlet TV od kuchni, a może nawet w kuchni, opowiem Wam o moich ulubionych ostatnio makaronach razowych. Takie makarony razowe są o tyle zdrowsze od zwykłych, jasnych, pszennych, dlatego że są bardziej sycące. A przez to, że bardziej sycą, czujemy się najedzeni przez dłuższy czas i mamy mniejszą ochotę na podjadanie czegoś między posiłkami. Makarony razowe mogą być zarówno z mąki pszennej, jak i z mąki rzepniej. A razowe oznacza to, że do ich wyprodukowania została użyta mąka z pełnego przemiału, czyli taka nieoczyszczona razem z otrębami. Taka mąka ma po prostu więcej wartości odżywczych, tak więc i makaron, który z niej powstaje, jest, mówiąc w wielkim skrócie, po prostu zdrowszy. Tutaj przygotowałam dla Was kilka makaronów. Mam nadzieję, że będzie widać kolory. Po środku to jest makaron pszenny z mąki jasnej. To są akurat wszystko rurki, więc ten jasny jest z mąki pszennej jasnej. Taki normalny, standardowy makaron, jaki zazwyczaj macie w sklepach. Ten, troszeczkę ciemniejszy, jest to makaron z mąki pszennej razowej, czyli to już jest ten zdrowszy. A tutaj ten najciemniejszy jest makaron z mąki razowej żytniej. O ile między tym pszennym razowym a pszennym jasnym, szczerze mówiąc, ja nie czuję wielkiej różnicy, o tyle już żytni jest troszkę taki bardziej czerstwy w smaku, co nie znaczy, że jest niesmaczny. Jeżeli makaron razowy dobrze przygotujecie, czyli ugotujecie go al dente, to moim zdaniem będzie naprawdę bardzo smaczny i na przykład moim ulubionym makaronem jest makaron z mąki pszennej razowej. Ten z żytniej razowej, przyznaję, troszkę mniej mi smakuje, ale to też tutaj bardzo staram się pilnować gotowania go al dente. To z tym gotowaniem al dente jest bardzo ważne, bo jeżeli makaron razowy rozgotujecie, to szczerze mówiąc wszystkie swoje właściwości straci i będzie po prostu cukrową papką, to też tak w dużym skrócie. No i już wcale nie będzie miał takich wartości odżywczych, jakie ma ugotowany półtwardo. Tutaj mam jeszcze dla porównania spaghetti razowe, to też jest spaghetti razowe pszenne, a obok takie gniazdko z mąki pszennej jasnej. Myślę, że widać różnice kolorystyczne. Zresztą te gniazdka akurat swoją drogą lubię, bo mimo że są mniej zdrowe, to świetnie sprawdziły się już swojego czasu. Pokazywałam Wam taki przepis na gniazdka czekoladowe z jajeczkami marcypanowymi. Akurat to był przepis wielkanocny.
ale to takie fajne, małe co nieco nadanie też dla najmłodszych. Za to razowe spaghetti jest świetne do każdego dania, świetnie smakuje zarówno z truskawkami, jak z każdym w zasadzie innym dodatkiem, czy to z łososiem, czy z jakimiś grillowanymi warzywami. Można też kupić makaron razowy nitki i po prostu go dodawać do rosołu. Ostatnim moim sklepowym znaleziskiem jest makaron żytni razowy, ale w formie takich małych gwiazdeczek. Nie wiem, czy będzie widać. Może pokażę, jak wygląda prześwitujący w torebce. Jest w kształcie takich małych gwiazdeczek. Bardzo lubię jeść zupy mleczne z makaronem, no i taki makaron razowy bardzo mnie ucieszył. Warto poszukać po sklepach, bo właśnie często na półkach obok zwykłych makaronów pszennych leżą ich zdrowsze odpowiedniki, makarony razowe, które tak naprawdę wcale nie są droższe, a obecnie można je już trafić nawet w zwykłym osiedlowym spożywczaku. Polecam Wam też poszukać różnych makaronów o fajnych kształtach. Akurat już nie mam, bo zjedliśmy, ale ostatnio też trafiłam na fajny makaron w kształcie łosi. To też jest fajne urozmaicenie posiłku. Myślę, że spodoba się nie tylko najmłodszym, ale w zasadzie każdemu. Jestem ciekawa, czy jadacie razowe makarony, czy Wam smakują. I też bardzo chętnie dowiem się, o czym chcielibyście kolejny mini poradnik Kotlet TV od kuchni. Zapraszam Was do śledzenia naszego kanału na YouTubie, a także jak zawsze do odwiedzenia naszej strony www.kotlet.tv.